blisko domu, naszej znajomej, o, nie wiem, z 200 metrów, chyba. Jadę w drugą, akurat jadę w ogóle w drugą stronę, ponieważ łatwiej mi wjechać tam będzie. Od tej strony, a tutaj jest trochę paskudniejszy wjazd, a od tej strony łagodniejszy. Więc zaraz będziemy na miejscu i przyczepę stawiamy już. Na chwilę. No, też tak myślę, że na chwilę. No, kwestia tylko, żeby deszcz nie padał i jedziemy gdzieś powędkować na ryby. Za bardzo nigdzie iść nie można. No tak, nasz rejon tutaj jest troszeczkę zablokowany, ale zobaczymy, co się da zrobić. Dzień dobry. I tak jak obiecałem, pojechaliśmy sobie. O, Joanna mi już ucieka, a miała tam siedzieć. Nie widzicie, ale ucieka. Pojechaliśmy sobie na kemping. Przejechaliśmy dzień wcześniej. Jesteśmy już drugi dzień. W tej chwili pada deszcz. I dlatego sobie pijemy kawkę w przyczepie. A przyjechaliśmy tu w sumie na rybki. Powędkować. Joanna pyszną kawę robi. Więc wędkujemy sobie, ale teraz mamy przerwę na kawkę. Kawową. No bo deszcz pada. Nie ukrywajmy. Wczoraj było pięknie. Słoneczko, elegancko. W ogóle jest ciepło, ale zaczął padać deszcz. Wczoraj było ciepło, słonecznie, było fajnie. Dzisiaj trochę gorzej, więc poszliśmy sobie do przyczepy na kaweczkę. O, zobaczcie, jest Joanna. Jest i Diesel. Nie, Diesla nie widać. Diesla nie widać. O, teraz wam pokażę. Leży i odpoczywa. To. No zawsze odpoczywa. No zawsze odpoczywa. Idziemy po wodę. Deszcz pada, ale idziemy po wodę. Pokażę wam, jak wygląda u nas pójście właśnie po wodę. Bo to nie jest takie zwyczajne. To jest nasz baniak do wody. Roll tank to się nazywa. Bardzo mądry wynalazek, bo nie trzeba targać tej wody, tylko się kula. Wchodzi tam 40 litrów i można z tym fajnie iść. A przy okazji wam pokażemy kemping, jak wygląda. Jak widzicie, jest dość pusto. Koniec sezonu już jest. Tak, oni zamykają to w niedzielę, więc za dwa dni. Tutaj można wam pokazać. Jest pusto. Jest chyba z nami może 5-6. Ale mają się zjechać jeszcze jakieś tam. No dzisiaj ktoś tam miał przyjechać, ale nie wiemy, czy przyjadą. Ale wiecie co, dlaczego wam to tak pokazujemy? No kemping jak kemping. Ale sanitariaty są rewelacyjne. O, nawet widzę, właściciele jadą, czy tam obsługa. Tym samochodzikiem. Więc Asia nas zasłania widok. Za chwilę wracamy. No się przywitaliśmy z właścicielami. Chyba właściciel, tak nam się wydaje. No, u nich się wszystko załatwiało. Więc ale tak, wracając do tematu sanitariaty. No powiem wam, byliśmy już na kilku kempingach. Ale tu są dosłownie mega, naprawdę bardzo ładne. Jak na cenę tego kempingu, to standard sanitariatów. To jest niska cena. Tak, jest bardzo tanio, a te sanitariaty tutaj są rewelacyjne. Dodatkowo prysznice są za darmo, nie? Tak, za chwilę zresztą wam pokażemy. Słuchajcie, tak wygląda właśnie ten nasz roll tank. Spokojnie sobie teraz wody nalejemy tutaj. Nie zawsze jest oczywiście taki wąż, ale mamy do kompletu wąż, który sobie możemy nakręcić, pasuje prawie na każdy kran. Mamy tyle tych złączek, że pasują. Można sobie nakręcić i nalać tą wodę. Nie trzeba go dźwigać, nie trzeba go podnosić, później żeby wlać tą wodę. Pompa jest na zewnątrz, wkłada się do tego zbiornika, więc nie trzeba nic dźwigać. Więc jest bardzo fajne rozwiązanie. A może korzystając, zanim się woda naleje, pokażemy wam, są miejsca do zmywania, tak? Gdzie można sobie zmyć naczynia. Jest tu kilka stanowisk.
Więc jest gdzie to zrobić. Tu jest zlewnia chemiczna, tak? Toalet w tym miejscu. Też całkiem ładnie to wygląda. Nie odstrasza widokiem, bo niekiedy to jest koszmarne. Ale fajnie to wygląda. Słuchajcie, i pokażę wam tak. Wchodzimy tu na chipa, dostajemy od nich chipa i tyle możemy wejść do środka. I zobaczcie. Wszystko ładne, czyściutkie. Pisuary, toalety. Wygląda to naprawdę schludnie. Nie wiem, jak często to sprzątają, nie mam pojęcia. Są waleczki. Jestem i ja w lustrze. Tu są prysznice. I prysznice są za darmo. Są wliczone po prostu w cenę kempingu. Nie trzeba, na większości jest tak, kempingu, że trzeba jakieś monety albo żetony dokupywać. A tu nie. Tu jest wszystko w cenie dość spore. Więc fajnie, naprawdę. Jesteśmy mile zaskoczeni standardem tego kempingu. Dobra, to idziemy. Pewnie woda nam się już wylała. Nie wylała, ale wlała. Czekajcie, a co tu jest? A to są umywalki takie zamknięte w kabinach. Nie wiem dlaczego. Ale tak jest. Jest i nawet dla dzieci umyweleczka jest dużo niżej niż te normalne. Fajnie, naprawdę jest na wysokim poziomie sanitariaty. No, Asia już wodę nalała, bo widzę, już nasz zbiorniczek tutaj stoi. Więc możemy wracać z powrotem. Niestety deszcz pada dalej. Ma o 15 skończyć się. No zobaczymy, jak to będzie. Słucham? Pełny grzybów, ale trujących. No od razu na grzyby. Na co? Dobra, idziemy zobaczyć na ryby. O, i zobaczcie. I kobieta spokojnie sobie radzi z tym baniaczkiem. Jakby nie było, jest to 40 kilo, tak? I spokojnie się z nim idzie. Nic nie trzeba nosić, wózeczki jakieś. Ach, no i później wlanie do przyczepy. To jest też bardzo fajne, że nie trzeba tego dźwigać. No ale to zobaczycie za chwilę. A teraz pokażemy wam, jak to wygląda. To znaczy Asia będzie wam pokazywać. Mam nadzieję, że to się nagra. Z butną tu dojechali. Więc pompę wkładamy do środka. Mamy taki. Zamknięcie, że tam nic nie leciało. I to by było tyle. I mamy już wodę podłączoną. No czasami cieknie. Jest uszczelka stara. Musimy się tym zająć, ale da się to ustawić dobrze. I to by było tyle. Więc wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo fajne. Fajnie wymyślone. Tak, to jest standard w angielskich przyczepach. Nie zmienialiśmy tego, bo nam tak jest wygodnie. Na początku chcieliśmy zrobić zbiornik w środku, ale robienie zbiornika w środku jest bez sensu. Ciężko nalewać wodę. Rzadko kiedy można podjechać, tak jak tu jest wąż, i nalać. Ale no dobra, no ale skończy się woda i co, będę przyczepę składał i jechał nalać wody? Nie. Niestety to Anglicy, znaczy nie niestety, bardzo dobrze, to mają lepiej wymyślone. Widzę, jak chodzą na kempingach, baniaki dźwigają, wlewają wodę do środka. Ja nic takiego nie muszę robić, więc to jest o wiele lepsze. To co, pokażemy? Widzą chyba nasze stanowisko wędkarskie. Aha. Idziemy. Mamy bardzo blisko.
wiemy ile, z 10 metrów może około. I siedzimy sobie tu nad wodą. No oczywiście teraz deszcz pada, więc uciekliśmy. Ale jest to rzeka Ems. Nie kanał, ale rzeka Ems. No i tak mamy tutaj rozstawione nasze wędki. I próbujemy coś złapać. Jeszcze nam się nie udało. Jeszcze nam się nie udało, tak. Znaczy pływa tak bardzo dużo jakichś takich śmieci i chyba woda jest gdzieś spuszczona i może dlatego, wiecie, no nie wiem. Rzeczka taka fajna. Wczoraj tak, nie pływało. Rzeczka bardzo fajna. Znaczy można to pływać na kajakach, bo jest tam do wody. Tak, tu w sezonie tam dalej kawałeczek jest, w ogóle jest bardzo dużo kajakarzy. Na kajakach na małych widać. Słuchajcie, woda jest bardzo przejrzysta, nie wiem czy będzie widać. Ale ryb nie widać. No ryb nie widać. Trudno. Ale poczekamy na ryby. Może złapiemy. Mamy dwie wędki tu na karpia wystawione. Jedną tutaj. Druga. Druga tu. No ona została na noc i tam no, coś się na nią złapało i zerwało wszystko. No ale rano już niczego nie było. Było pozrywane. No dobra, to idziemy z powrotem do kempingu. Ale deszcz przestaje padać, to jest bardzo dobra wiadomość. Mówiłam. Mam nadzieję, że tak będzie. To jak będzie już przestanie padać, to się przejdziemy może jeszcze po kempingu. I pokażemy wam, jak to wygląda. Jest fajne, fajne. Jest dużo zieleni. Więc podoba nam się, na pewno tutaj jeszcze przyjedziemy, tym bardziej, że mamy bardzo blisko do niego. Stosunkowo. A, 80 km, więc. Dużo zieleni, drzewa są, ale nie jest tak, że jest zacienione to wszystko. Więc fajnie to wygląda. Myślę, że chyba ten vlog zatytułujemy nazwą tego kempingu, bo jakby inaczej. O, i tu jest zejście takie do wody, tu z kajaczkami sobie wchodzą. Mam nadzieję, że widzicie, jak woda jest przejrzysta. Widzicie, ona dzisiaj nie jest aż tak przejrzysta, jak byliśmy tu ostatnio. No bo mówię, chyba spuszczają z niej gdzieś tam jakąś śluzę czy coś. Bo naprawdę było widać ryby, jak pływały. Dlatego też się tu wybraliśmy. A tu przy tych spróbuję wam przybliżyć. O, to właśnie. To są skrzynki z prądem. I o dziwo, bardzo się tu zdziwiłem, że są to skrzynki z normalnymi gniazdkami, takimi jak w domu mamy. Bo na niemieckich kempingach są raczej te kempingowe gniazdka, a tu są właśnie te zwykłe, takie domowe. Na samym przodzie tam jest kilka z tymi kempingowymi, a reszta jest tutaj ze zwykłymi. Dobrze, że wzięliśmy taki przedłużacz, bo byśmy mieli problem z prądem. Więc jakbyście się tu wybrali, to się przygotujcie na normalne kable. A właśnie, co kawałek, bo na kempingach przeważnie nie wolno palić ognia, ale tu są co kawałek takie beczki, w których sobie można zrobić jakieś tam ognisko. To też fajna sprawa. A tu idzie Joanna, opatulona. I Diesel. Diesel. Już się usmarował Diesel. Łapy całe brudne od błotka. Diesel. No jak tam? Jak tam? Widzisz, jak się cieszy, jaki brudny? No. Będziesz go prać. Będę. Żeby był czysty. I jak tam? Czy grzyby są? No właśnie, tylko muchomory sermotnikowe były. To myślałam, że kania... Dla teściowej. No. Wersja dla teściowej. Tak.
Może pójdę pozbierać. Żadnych innych nie ma grzybów. Zdeptane strasznie, wiesz? Jakby ktoś chciał, to niech to piszcie, to ja nazbieram. Więc idziemy sobie dalej przez kemping. Tu stoi przyczepka. I no doszliśmy do wniosku, że z nami są cztery rodziny na kempingu. I tak jest kemping pusty. Przynajmniej cisza i spokój. Ale jest cieplutko. Tak, jest ciepło. 15 stopni jest? Na pewno. Fajnie jest. Mam nadzieję, że przestanie padać deszcz. To jeszcze drona puścimy, żebyście widzieli, jak to z góry wygląda. Bo jak wiecie, już dron przyszedł z naprawy. Znaczy nie wiem, czy z naprawy, czy nowy. No nowy przyszedł dron. Jeszcze nim nie lataliśmy, więc dzisiaj zrobimy mu taki lot inauguracyjny. Oj, tam może nie idźmy, bo tam jest błoto. A diesel. Już tam był. A diesel, to on teraz wygląda, zobaczcie. Zaraz do miski wody i go umyć. Będzie szorowany. Taki już usmarowany jest. Diesel, jak ty wyglądasz? No jak ty wyglądasz? Chyba chciała dla mnie go nazbierać. Znaczy to chyba gąska była, ale ja generalnie nie znam się no na tak blaszkowanych. Właśnie, ale nie zbieramy z blaszkami grzybów. Nie znamy się na nich, więc nie chcemy sobie zrobić krzywdy. Diesel jest cały szczęśliwy, biega tutaj po tym umursany. On generalnie nie lubi wody i błota, ale jak widzi jest w lesie, to po prostu inny pies, nie? Tak, bo jak deszcz pada, czasami nawet na dwór nie chce. I nie chce nawet na dwór czasami wyjść. A tu ja nie wiem, co się dzieje z psem. O, tu kącik taki dla dzieci. Piaskownica. Nie no, fajnie tu jest. Jest ładnie. Balami poobijane, nie? Tak. Bardzo fajnie wygląda. Więc. No szkoda. O, więc ten... mówię, tu jest tak, tu jest jedna przyczepa. Tu jest... druga, tam, tam jesteśmy my i tam jest taki mały kamperek, więc trzy, cztery place są zajęte, wszystko jest wolne. O, bardzo ładne. Tak, przyjechaliśmy tu stricte na ryby. Tak się odprężyć chwilę po zrobieniu podłogi w przyczepie. Stwierdziliśmy, że jedziemy sobie na rybki. Rybek nie złapaliśmy żadnych. Na razie. Ale jest fajnie. Mimo, że tak deszczowo dzisiaj. No wczoraj było przepięknie. Ale dzisiaj jest gorzej. Choć Joanna zapewnie od 15 ma być świetnie. Pada? Nie pada. Troszeczkę jeszcze wyłapuje jakieś krople. Nieprawda. To z drzew tylko pada. Nie. Ale to coś. Fajnie. Coś. Ale mnie tu też chyba ten, nie? Tak, to są tak stanowiska tak porobione. Jakoś w głębi. Bardzo fajnie. Może to bardziej nie wiemy, jak to będzie wyglądało, na namioty. Było, nie? Właśnie, no tego nie wiemy. Jak on tu porozstawiane, nie? To jest też ograniczona ilością prądu, podejrzewam, stanowiska. To chyba najwięcej, no tak. No i jesteśmy.
Dzień dobry, dzień dobry. No niestety, co dobre, to się musi szybko skończyć, więc wracamy do domu. Mam nadzieję, że podobało wam się, jak oglądaliście sobie z drona, jak wygląda kemping. Wydaje mi się, że fajny. No niestety, ryb żadnych nie złapaliśmy, ale sama przyjemność posiedzenia nad wodą, w ciszy, w spokoju, myślę, że to rekompensuje. A więc cóż, widzimy się w następnym vlogu. Gdzie pojedziemy? Jeszcze nie wiem, ale gdzieś pojedziemy. Gdzieś was zabierzemy. Do zobaczenia.